Serdecznie w nowym filmiku. Wczoraj, kiedy przeglądałam moją galerię filmów, doznałam szokującego odkrycia. Mianowicie okazało się, że w ciągu ostatnich 2 lat na moim kanale nie pojawiła się aktualizacja mojego absolutnie ulubionego tagu, a wszyscy wiemy, że jest nim oczywiście What's in my bag, czyli co jest w mojej torebce. Możecie nazwać to skandalem, hańbą, zaniedbaniem. Tak, będziecie na pewno mieli rację, natomiast lepiej naprawić swoje błędy późno niż wcale. Dlatego też dzisiaj chciałam Was serdecznie zaprosić na aktualizację tagu co jest w mojej torebce, w którym pokażę Wam, co w mojej torebce na co dzień się znajduje. Natomiast ten filmik chciałabym również połączyć z taką mini recenzją torebki, którą od 6 miesięcy najczęściej noszę. Może nie codziennie, ale faktycznie najczęściej przez to ostatnie pół roku po nią sięgam. I też na jej temat przez te ostatnie miesiące otrzymuję od Was mnóstwo pytań, więc chciałabym połączyć jedną formę z drugą. Mam nadzieję, że taki typ filmu Wam się spodoba. Tematem moich rozważań będzie dzisiaj torebka Michael Kors. Model to Jet Set Travel Crossbody, a odcień jak na torebkę bardzo nietypowy, ale odcień, który w którym się zakochałam od pierwszego wejrzenia i jest to odcień Dusty Rose, czyli odcień takiego brudnego, ciemnego, przytłumionego różu. Wasze obawy, tak samo jak i moje oczywiście, dotyczyły tego odcienia. Tak jak mówię, odcień bardzo piękny, unikatowy, ale miałam obawy, czy przypadkiem nie będzie się on brudził. I mogę Wam powiedzieć, po 6 miesiącach użytkowania, więc jest to już naprawdę kawał czasu, szczególnie, że po torebkę sięgam prawie że codziennie. Nie ma ona, nie nosi ona żadnych śladów użytkowania, nie jest w żadnym miejscu pobrudzona, a wiecie, że ja noszę ciemne, bardzo często noszę ciemne ubrania, czarne, granatowe dżinsy, skórtki skórzane, czy jakieś bezrękawniki w ciemnych odcieniach i jak widzicie, o przechodzenie koloru, jakiś transfer koloru, nie musimy się martwić. Torebka wykonana jest z naturalnej skóry, jest to skóra safianu, która przez markę Michael Kors jest bardzo często stosowana, dlatego, że ta skóra jest odporna na zabrudzenia, na jakieś zadrapania. Jak widzicie, ona naprawdę, to nie jest, że tu jakieś światło przekałamuje, może czegoś nie widać, ona naprawdę jest w stanie idealnym. Do niej dołączony jest pasek, paska nie można odpinać, czy to dobrze, czy to źle, myślę, że nikt by takiej kanciatej kopertówki nie miał ochoty nosić, więc wydaje mi się, że jedyna faktycznie słuszna opcja to jest noszenie jej na łańcuszku. Łańcuszek w kolorze złotym oraz w kolorze to torebki jest on łączony. Coś, co mi się bardzo podoba, coś, co sprawia, że jest to torebka, która sprzeda się zarówno dziewczynom o niższym wzroście, średnim wzroście, czy wyższym, to regulacja, stopień regulacji paska. Tutaj mamy 5 dziurek, więc o 10 cm można długość paska regulować, co jest naprawdę doskonałe, bo sprawia, że będzie dobre dla każdej z nas, niezależnie czy jesteśmy wyższe czy niższe, na pewno będzie się spisywać dobrze. Torebka otwierana jest przez środek, a w środku niej, co się znajduje, już Wam mówię. To wszystko, o czym będę Wam opowiadać, to się naprawdę tutaj zmieści. To nie jest żaden przekręt, to nie jest, wiecie, tutaj się nic nieprawdziwego nie będzie działo. W tej torebce zmieści się to, co wszystko, co mam. Plus, jeżeli miałobyście ochotę włożyć sobie, nie wiem, jakąś małą puderniczkę, czy nie wiem, jakąś szczotkę, czy jakąś małą przekąskę, czy nawet słoneczne okulary w etui, to wszystko naprawdę się zmieści, więc niby mam niewielkie, niby jest niewielkich gabarytów, ale naprawdę sporo pomieści. Zaczynając od rzeczy najpotrzebniejszych, ja nie ruszam się bez kalendarza. Ten piękny różowy, nie jestem fanką różowego, ale ten różowy kalendarz naprawdę do mnie przemawia. Jest to kalendarz, który kupiłam ze styczniowym numerem magazynu Elle i nie wiedziałam, jakiej on będzie jakości, bo czasami dodatki do gazet, które właśnie możemy spotkać, no są takich raczej niskich lotów. Natomiast ten kalendarz, jeżeli macie, to wiecie, że jest po prostu fantastycznie wykonany. Nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym, co możemy na przykład takimi małymi torebkowymi, kieszonkowymi kalendarzami, które możemy za 30 czy nawet 40 zł kupić w Empiku. On jest naprawdę fantastycznej jakości, do tego mam oczywiście mały długopis do zapisywania najważniejszych rzeczy. Ja tutaj zapisuję sobie jakieś ważne spotkania, wyjścia, wydarzenia, przewidywane posty, filmy, a także rzeczy przyziemne, czyli jaki trening danego dnia chcę wykonać, czy co w ciągu dnia ja Wam, bo tak jeszcze przez cały czas zapisuję. Uwielbiam go, jeżeli gdzieś jeszcze możecie go dorwać, to naprawdę serdecznie jego zakup tej gazety wraz z tym kalendarzem bym polecała. Druga rzecz, właściwie druga, trzecia i niejako jeszcze czwarta, bo to jest cały zestaw, bez którego ja się z domu nie ruszam. Coś, co jest niesamowite ważne, to oczywiście dokumenty. To jest etui. Próbowałam dzisiaj, znaczy nie próbowałam, bo udało mi się ustalić, ile to etui ma lat i okazało się, że to etui Louis Vuitton ma lat
13. Wygląda jakby było nowe, także naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie myślałam, że aż tyle lat właśnie wyroby Galanteria Louis Vuitton może wyglądać jak nieużywane. Jestem pod wrażeniem. Ten duet pochodzi ze sklepu H&M i możecie go sobie połączyć na jakiś bryloczek, zapiąć. Dla mnie to nie robi różnicy. Tutaj mam kartę właśnie pod ręką i później Wam pokażę właśnie jak torebka wygląda w środku. I w środku mamy jedną przegródkę przez całą długość torebki i dwie takie małe, do której właśnie w jednej z nich otrzymam kartę kredytową, a w drugiej telefon, o którym Wam zaraz powiem. I to ten duet naprawdę jest fenomenalny, dlatego że kartę mogę wyciągnąć bez wyciągania jakichkolwiek innych rzeczy z torebki. Poza tym jest ona zabezpieczona, nic tutaj nam się nie rozmagnetyzuje, więc ta karta naprawdę jest bezpieczna i takie noszenie Wam serdecznie polecam. A tutaj może być to oczywiście kosmetyczka, to jest jakby moja przenośna apteczka. Nieodzownym akcesorium są dla mnie oczywiście słuchawki do telefonu i jest to duet, bez którego staram się z domu nie ruszać, bez telefonu to nie wyjdę na pewno, natomiast ze słuchawkami to jest tak, nie wiem czy macie podobnie, dajcie mi znać w komentarzach. W każdym razie, jeżeli nie mam słuchawek, to nagle odczuwam ogromną potrzebę i chęć skorzystania z nich. Natomiast kiedy je mam, to zwykle z nich nie korzystam, więc jedna para po prostu na stałe już zamieszkała w mojej torebce, żeby w razie czego zawsze mogła mi służyć. Są to zwykłe słuchawki, które były dołączone do telefonu. Telefon to iPhone 6. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak długo bateria jest zdatna do użytkowania, nawet kiedy ktoś tak jak ja wiecznie rozmawia przez telefon, ale po prostu wiecznie korzysta z internetu, siedzi na różnych stronach, odpisuje na maile. Ja telefon w życiu tak naprawdę mam przez cały dzień, czy w domu, czy poza domem, zawsze telefon jest ze mną. Co nie jest chyba zbyt dobre i zbyt zdrowe, natomiast no mówię Wam tak jak jest, a jest jak jest, więc trudno. W każdym razie ten telefon, jego bateria to jest coś niesamowitego. Poprzednio przez 2,5 roku miałam ten model poprzedni, czyli iPhone 5, no i jego bateria pozostawiała wiele do życzenia, natomiast tutaj moja ogromna prośba do Was. Kiedyś już pisałam i mówiłam o tym, że chciałabym się skusić na powerbank, czyli taką, no nie nazwijmy to, stację ładującą. I jeżeli Wy macie powerbank, z którego jesteście bardzo zadowolone, to byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli byście mi napisały właśnie markę, cenę i swoje różne doznania związane z tym sprzętem, bo no jednak kiedy jestem cały dzień poza domem, czy tam gdzieś w pociągu i tak naprawdę non-stop przez cały dzień korzystam z telefonu, to ten telefon przydałoby się pododawać. Natomiast w porównaniu do poprzednich modeli iPhone'ów, to ta szóstka jest naprawdę rewelacyjna. I to jest ten rozmiar, ten standardowy iPhone 6. Nie posiadam, także na jego temat powiedzieć się nie mogę. No i oczywiście, tak naprawdę, co jest najważniejsze w mojej torebce, to powiedziałabym, że klucze do mieszkania. Klucze do mieszkania i ich bryloczek. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w filmie z zakupami pokazywałam Wam bryloczek i mówię, a zobaczcie, jaki mam fajny bryloczek, taki misio z Londynu, z napisem I love London, a później Wy mi powiedziałyście, że w Warszawie są takie same z napisem I love Warsaw, w cenie trzykrotnie niższej, więc trochę mi mina zrzędła, jak mam być szczera, ale bardzo mi się misio podoba, niestety, jak widzicie, misio ma tylko dwie kończyny z czterech, więc zobaczymy, jak misio w kolejnych latach będzie sobie radzić, natomiast mały, fajny, ładny, więc mi pasuje. Kosmetyki, bez których absolutnie nie przekraczam progu mojego mieszkania, to oczywiście krem do rąk, a także pomadka, którą danego dnia mam na swoich ustach. To tylko dwa produkty, które w mojej torebce naprawdę nie zajmują wiele miejsca, a do tego stopnia są mi niezbędne, że w ciągu dnia nie jestem naprawdę w stanie się bez nich obyć. Krem do rąk, po który obecnie sięgam, jest to Hemp Hand Protection marki The Body Shop. Krem iście kultowy, jeden z najlepiej sprzedających się produktów marki The Body Shop, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Naprawdę nie dziwi mnie sława tego kosmetyku. Dziwi mnie natomiast fakt, dlaczego ja nigdy wcześniej nie miałam przyjemności jego używania. To jest absolutnie pierwsza tubka, po którą sięgam i no, zastanawiam się, gdzie ja się chowałam, że ja tego kremu wcześniej nie znałam, wcześniej z niego nie korzystałam. Jest to krem, który doskonale nawilża, odżywia, wygładza skórę, naprawdę ją regeneruje, pozostawia taką właśnie ochronną warstwę, natomiast mimo tej swojej gęstości nie jest na dłoniach tłusty i w ciągu dnia pracy na przykład przy komputerze nam nie uprzykrza i nie utrudnia. Naprawdę ma fantastyczny skład, tak jak każdy produkt z serii Hemp jest, bazuje na regenerujących właściwościach oleju z konopi, natomiast w swoim składzie ma m.in. inne olejki, takie jak olejek rycynowy, a także kilka naprawdę wartościowych
ekstraktów, no dzięki czemu zapewne tak doskonale działa. Na wyróżnienie zasługuje także nowa szata graficzna Tubki Kremu. Ta typografia została zaprojektowana przez jednego z najlepszych twórców street artu. Nawiązuje ona, tak jak sama nazwa wskazuje, do zmian, które w The Body Shop zachodzą i zachodzić będą. Marka przez cały czas wyznaje te same wartości, a więc dbałość o ludzi, dbałość o zwierzęta, dbałość o przyrodę, a więc o środowisko naturalne. Natomiast zmiany, których możemy się w najbliższym czasie spodziewać, to zmiany w kwestii designu opakowań, zmiany opakowań, ulepszenia jakości opakowań, ale także wprowadzenia masy nowych produktów, nowych serii, nowych gam produktów, a także otwierania nowych sklepów The Body Shop. Enrich, not exploit. It's in our hands. A więc motto przyświecające działalności marki The Body Shop jasno mówi, że wszystko jest w naszych rękach. Tak jak dokonywanie pozytywnych zmian. Wszystko zależy od nas. Mamy tutaj do czynienia z taką zabawną grą słów, dlatego że produktem, który zyskał właśnie zgodnie z tym motto nową szatę graficzną, jest właśnie krem do rąk. Dlatego, że jest to produkt, dzięki któremu możemy pomagać. Możemy w zamian za zakupienie jednej tubki kremu ofiarować komuś, drugiemu człowiekowi, zwierzęciu czy też przyrodzie, jedną pozytywną zmianę. Dlatego, że z zakupionej przez nas tubki kremu kwotę w wysokości 1,5 funta, a więc obecnie jest to około 10 zł, fundacja The Body Shop, działająca z ramienia The Body Shop International, przeznacza 1,5 funta na wybrany przez nas cel. Krem do rąk w limitowanej edycji Change możecie oczywiście kupić w każdym sklepie, zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, a także zgarnąć w konkursie na moim blogu. Wszystko zostawię Wam w opisie, dlatego serdecznie zachęcam do jego zjeżdżenia i oczywiście do wzięcia udziału w rozdaniu, bo możecie wygrać nie tylko limitowaną edycję kremu, ale także inne produkty z serii Hemp. Drugi, a zarazem ostatni kosmetyk, o którym chciałabym Wam dzisiaj w ramach tego filmu opowiedzieć, to pomadka o właściwościach komplementogennych. Słuchajcie, nie przypominam sobie innej pomadki w całych moich, jak wiemy, bardzo okazałych pomadkowych zbiorach, dzięki której zgarniałabym tyle komplementów, ile właśnie dzięki tej pięknej, wspaniałej pomadce z MAC o odcieniu Faux. Jest to pomadka, którą możecie zaobserwować na moich ustach dzisiaj, podobnie jak w co najmniej kilkunastu ostatnich filmikach, dlatego że jest to pomadka, którą w ciągu ostatniego miesiąca nosiłam codziennie. Codziennie, 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 bez wyjątku, bez przerwy nawet na jeden dzień. Za każdym razem, kiedy miałam makijaż na sobie, za każdym razem ona mi towarzyszyła. O tej pomadce opowiem Wam więcej w ulubieńcach miesiąca, bo wiem, że już jest połowa lutego, a ulubieńcy stycznia jeszcze na moim kanale się nie pojawili. Natomiast się to zmieni. Mam nadzieję, że jeszcze korzystając właśnie z weekendu, ten filmik uda mi się nagrać i że na dniach będziecie go mogli obejrzeć. To już jest... A, to jednak nie jest koniec, bo jeszcze mam chusteczki higieniczne, ale wydaje mi się, że na ich temat zbyt wiele nie trzeba mówić. Teraz to już robimy test i naprawdę jest koniec. Jak widzicie, torebka jest pusta i najwyższy czas, aby Wam podziękować serdecznie za oglądanie i aby ten filmik zakończyć. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli będziecie miały jakiekolwiek pytania dotyczące torebki czy jakichś produktów, o których w tym filmie Wam mówiłem i które Wam pokazywałam, to oczywiście czekam gorąco na Wasze komentarze i serdecznie będę za nie wdzięczna. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam przemiłego weekendu i co, buziaczki, pa! Yes.